Witamy Państwa bardzo serdecznie. To już 19 dzień września. Wrzesień krótki, czas leci szybko to i my szybko przechodzimy do tematu z naszym gościem. Rafał Mościcki z nami. Dzień dobry, Rafale. Witam Cię serdecznie. Drodzy Państwo, myślę, że od zarania dziejów to ludzkość chciała wymyślić przede wszystkim dwa eliksiry. Jeden to eliksir piękna, niestarzenia się, drugi w ogóle takiego eliksir, żebyśmy byli nieśmiertelni. Nieśmiertelności. Są też wampiry, które potem się pojawiają, które mają nam tą nieśmiertelność dać, czy naukowcy, którzy pracują nad tym. No, podróże w czasie też były taką receptą na to i te multiversa, które istnieją cały czas jak gdyby chcemy zatrzymać czas. No i jeszcze jest eliksir miłości oczywiście, to też jest, prawda, ten eliksir chyba najłatwiejszy do wymyślenia. W sumie miłość też jak gdyby zatrzymuje czas, bo chcemy być kochani, nie chcemy, żeby nam się coś popsuło, nie? Więc będziemy cały czas naprawiać tą rzeczywistość. Dzisiaj mówimy o filmie, którego twórczynią jest Coralie Farjan, francuska paryżanka, zresztą z polskimi akcentami, w sensie myślę o jej filmach na festiwalach filmowych. No i mówi się, że film Substancja, bo dzisiaj to będzie naszą substancją rozmowy z Rafałem. Powiem Ci szczerze, dawno nie widziałem takich recenzji zarówno i krytyków, i publiczności od A do Z, to znaczy od absolutnego fenomenu po kino klasy B. No tak, bo ja przyznam się szczerze, że patrząc na festiwalu Nowe Horyzonty, patrzyłem na miny ludzi, którzy wychodzili z tego filmu, dyskusje, które trwały po tym filmie. Ten film budzi emocje i skłania do dyskusji. To oznacza, że nie jest filmem obojętnym. Gdyby się o nim nie mówiło, wszystko jedno jak, to można było powiedzieć, że film do zapomnienia, ale to nie zanosi się na takie kino i myślę, że ja jestem bardzo ciekawy opinii widzów i bardzo fajne jest też to, że filmy z tych wielkich festiwali, tych klasycznych jak Cannes, Wenecja, Berlinale, wchodzą do repertuaru i dystrybutorzy odważnie wpuszczają je do repertuaru. To nie są filmy na pojedyncze pokazy, tylko festiwalowe. Nie? No tutaj mamy pewnie kilka akcentów, o których chcielibyśmy powiedzieć. No sama fabuła, tak jak zaczęliśmy nasz program, oczywiście mówię o tym, jak znaleźć tę pastylkę szczęścia, dającą nam możliwość prawie że nieśmiertelności, prawda? No tak, tym bardziej, że tutaj mamy też postać wiodącą, pojawia się na ekranie Demi Moore. No, po wielu latach. Za twoich, moich czasów młodości to była ikona piękna tak naprawdę. Któż nie łączył tych postaci, nie? Demi Moore, często łączona z Bruce'em Willisem też. To były takie ikony kina i myślę, że Demi Moore bardzo mocno, że tak powiem, odcisnęła się jako ta taka ikona piękna w kinie. No od ducha po striptease, chciałby się powiedzieć. Tak, i te elementy się w pewien sposób łączą w tym filmie. Było też jeszcze trochę tych filmów takich dosyć dramatycznych, psychologicznych, więc myślę, że tutaj nie bez powodu podejrzewam, Demi Moore jest umieszczona w tym filmie. No i tak jak powiedziałeś, na festiwalu kaneńskim Demi Moore otrzymała niesamowite brawa. Tam podobno były to co najmniej kilkuminutowe brawa. Tak, bo myślę, że to jest też znak naszych czasów. My się też próbujemy z tym rozprawiać, bo rzeczywistość wirtualna tak naprawdę nakłada na nas obowiązek bycia kimś. Ale jak już nie szokujemy jakimiś tam rzeczami, to przynajmniej mamy być piękni. I te filtry, które się pojawiają, one w dużej mierze pozwalają nam oszukiwać trochę rzeczywistość, czyli pokazujemy się nie tacy, jacy jesteśmy. Gdyby ściągnąć filtry z wielu blogerów, youtuberów i tak dalej, no to niektórych byśmy nie poznali, nie? Można się odmłodzić. To nie jest taka ikona tylko pod postacią kogoś, kto dba o kondycję fizyczną i tak dalej, i to wystarcza, nie? Znaki starości są, Hollywood doskonale o tym wie, operacje plastyczne i wszystkie inne korekty i tak dalej. A tutaj w tym momencie najciekawszą rzeczą byłaby substancja. Wracając właśnie do tego, co jest substancją tego filmu, mówi się o tym, że mimo wszystko nie możemy łatwo klasyfikować filmu, który jest w pewien sposób taką podróżą międzygatunkową. No, mówisz, że oglądałeś i pewnie też z refleksjami gatunkowymi. No trochę horroru tam jest, trochę jest takiego dramatu psychologicznego, więc myślę, że tutaj trzeba pozostawić widzowi, bo ten film robi dobrą robotę, bo on już jak gdyby działa w ten sposób, tak jak powiedziałeś, że jednych będzie bulwersował, jednych będzie fascynował. Każdy znajdzie w tym filmie coś dla siebie. No i teraz chwilka dosłownie, nie będziemy Państwu spoilerować, no ale na historia no jest taka dosyć prosta. No, bohaterka szuka recepty na to odmłodzenie się. Jak być piękną i młodą cały czas.
i tu nie będziemy Państwu zdradzać, co się dzieje, czego szuka bohaterka. Oczywiście pojawia się ta super tabletka, która ma być tą tabletką szczęścia. Czy ona da to szczęście? Nie chcę zdradzać finału. No tak, bo tak naprawdę to jest chyba... Nikt nie chce schodzić z pierwszych stron gazet, nikt nie chce wypadać marnie, bo starość nie jest sexy. I myślę, że ten film też o tym opowiada, że my musimy się nauczyć patrzeć na siebie, na człowieka z różnych perspektyw. Może nie szukać tych czarodziejskich rzeczy, bo one czasami więcej powodują zła niż dobra. No to teraz, drodzy Państwo, czas na pytanie konkursowe od naszego gościa. Proszę się przygotować, no a później jak najszybciej prawidłowo oczywiście na nie odpowiedzieć. No ja myślę, że zadamy pytanie o Demi Moore, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne pytanie w historii kina, bo to jest aktorka, która wystąpiła w wielu filmach. Oprócz tych, które wymieniliśmy, czyli Striptease chyba bodajże i Ducha, to wystarczy podać dwa tytuły filmów, które mogliśmy zobaczyć na ekranach polskich kin Demi Moore. No to, drodzy Państwo, zadanie absolutnie nie jest trudne. Piszemy klasycznie czas na seans, @czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. Czekamy na te prawidłowe odpowiedzi. No i myślę, że substancja będzie budzić emocje, tak jak budzi emocje Coralie Farjat, reżyserka francuska, która jest już dosyć dobrze znana. No i trzeba powiedzieć, że to, co powiedziałeś, scenariusz filmu otrzymuje Złotą Palmę, w związku z tym coś w tym filmie musi, jak to się mówi, drzemać mocnego. No tak, to jest tak, że Cannes jest wyznaczające trendy, zdecydowanie. Podobnie jak Wenecja, bo to są filmy, które potem trafiają na dywany czerwone, oscarowe i tam się potem też dzieje. Te filmy nie są zapomniane, one jak gdyby są wskazywane bardzo mocno. No i chciałbym jeszcze powiedzieć, wracając do reżyserki Farjat, że tak jak mówiłem na początku, była okazja prezentować też jej filmy w Polsce. Była obecna tutaj w Polsce na festiwalach, bo 2018 rok Off Camera, krakowska nagroda filmowa, Zemsta z 2017 roku. Nie wiem, czy jeszcze Państwo po prostu pamiętają. Warto będzie chyba sobie też przypomnieć jej kino. To jest taki ciekawy festiwal. Ta kamera, bo ona pokazuje to kino offowe, o ironię losu, ale stało się takim mainstreamowym festiwalem, więc myślę, że już jak gdyby w Polsce to już jest znane nazwisko. No i, drodzy Państwo, myślę, że zapowiada się ciekawy seans. Przypomnę, substancja Coralie Farjat wkracza na ekrany kin. No a jakie będą Państwa refleksje? Napiszcie śmiało oczywiście pod naszym filmem, jeśli tylko Państwo na ten obraz się wybiorą. Rafał Mościcki, naszym gościem, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo za wizytę tym razem podczas naszego seansu. A Państwa zapraszamy na kolejny już za tydzień.